Cześć. Napisał do nas Kacper, który znalazł na OLX bardzo okazyjną ofertę na hulajnogę Xiaomi Mi Pro 2. Hejka, zdarzyło Wam się kiedyś pomóc komuś odzyskać pieniążki ze skamu albo chociaż namierzyć oszusta? Chętnie podzielę się z Wami moją historią, bo kupiłem w życiu już bardzo dużo rzeczy używanych i pierwszy raz spadłem w sidła. Znalazłem na OLX ofertę hulajnogi Mi Pro 2. Cena była dosyć atrakcyjna, co oczywiście przyciągnęło moją uwagę. Na pierwszy rzut oka zapaliła się czerwona lampa i dużo rzeczy nie grało. Brak opcji za pobraniem, brak numeru telefonu, brak nazwy użytkownika. Mimo wszystko spróbowałem napisać, żeby zobaczyć co i jak. Z rzeczy, które wyglądały ok. Wieloletni profil. Na profilu było dużo takich domowych pierdół typu odkurzacz, gry na PS4. Wszystkie rzeczy ładnie, normalnie opisane. Więc pomyślałem, że skoro ktoś sprzedaje grę za 100 zł, to raczej nie będzie ktoś na innych ofertach skamował. Dodatkowo przy rzeczach był możliwy odbiór osobisty. Popisałem trochę z osobą i mimo czerwonych lampek postanowiłem zakupić przedmiot. Na szczęście udało mi się dogadać 50 na 50, tak aby mieć jakieś ubezpieczenie. I całe szczęście. Co warto zaznaczyć, ze sprzedawcą pisałem z dwóch kont i sprzedawca zachowywał się bardzo naturalnie. Kiedy na jednym koncie napisałem, że zrobię przelew, na drugim koncie dostałem wiadomość, że hulajnoga już wstępnie sprzedana. I ten ruch totalnie mnie zbił z tropu. Hulajnoga Xiaomi Mi Pro 2 gwarancja. Do sprzedania hulajnoga Xiaomi Mi model Pro 2. Hulajnoga jest w super stanie wizualnym i technicznym. Z czystym sumieniem stan ogólny oceniam na 5+, w skali do 6. Przebieg około 700 km i cały czas jeździ. Sprzedajemy, gdyż syn po maturze wyjeżdża na wakacje, a później do pracy. W zestawie hulajnoga, zapasowa opona, paragon do gwarancji. Gwarancja do 10 marca 2023 roku. Witam. Aktualne? Jestem zainteresowany kupnem. Mógłbym poprosić o kontakt telefoniczny? Witam. Proszę pisać, jestem w pracy na służbie. Rozumiem. Jestem zainteresowany kupnem, tylko jeszcze dwa pytanka. Pierwsze, czy można by było zobaczyć dowód zakupu? Drugie, czy ewentualnie przy zaliczce, na przykład opłacenie z góry kuriera, opcja płatności za pobraniem by wchodziła w grę? Nie będę ukrywał, że oferta jest bardzo atrakcyjna i chętnie brałbym od razu. Lecz sama pani wie, w jakich czasach żyjemy. Zawsze gdzieś tam warto ubezpieczonym być. Ewentualnie, czy wysyłka przez Allegro by wchodziła w grę? Jestem w stanie opłacić prowizję tam. Rozumiem, że już stów nie brakuje. Mogę przesłać zdjęcie dowodu osobistego, ale za pobraniem nie wyślę. Na tę chwilę jest spore zainteresowanie. Może jak nie sprzedam w ciągu kilku dni, to się zdecyduję. Nie posiadam konta Allegro i nie potrzebuję zakładać. Proszę się zastanowić, muszę na chwilę spadać. Mam czynności na 15 minut. Okej, jestem. Jest pan zainteresowany? Kurczę, niestety chyba się muszę wstrzymać. Proszę wybaczyć, ale jednak strasznie przewrażliwiony jestem na kupowaniu w ciemno. Na pewno pani szybko sprzeda hulajnogę. Jeśli jednak by się pani zdecydowała za pobraniem, czy zaliczką, czy Allegro, to mogę wziąć od razu. Powiem tak, negocjuję aktualnie z dwoma innymi osobami. Z tym, że jedna chce przyjechać dopiero w środę, a druga nie jest pewna, a trochę zależy mi na czasie. Jeżeli się za chwilę nie dogadam, to mogę się zgodzić na płatność 50 na 50, ale wtedy doliczamy plus 40 zł do wysyłki. Co pan na to? Dobrze, wstępnie możemy się tak umówić. Ewentualnie tylko jakiś tam dowód autentyczności bym jeszcze do szczęścia potrzebował. Co to znaczy dowód autentyczności? Żebym wiedział, że pani to pani, po prostu jakąś tam gwarancję w razie W. Rozumiem, ale nie wiem jak to zrobić. Przelew będzie na moje dane i dowód osobisty na te same. Czy to wystarczy? Nie wiem co więcej. To nie będę już kombinowała. Ciężko się dogadać z tymi kupcami. Jeżeli jest pan zdecydowany, to możemy finalizować. Wysyłać dane? Bo też jeżeli nie jest pan zdecydowany, to nie jest mi na rękę dzielić się swoim dowodem itp. z przypadkowymi osobami. Wrócę do domku w ciągu 30 minut i się odezwę. Okej, czekam. Dobra, jestem. Ma pani Facebook lub ewentualnie możliwość chwilę porozmawiać przez telefon? Nie mam. Chwilowo temat nieaktualny. Zdecydował się inny klient. Za chwilę ma zrobić przelew. Poszedł do wpłatomatu. Telefonu też nie udostępnię, gdyż pracuję w mundurówce. Oczywiście rozumiem. Super oferta, więc wiadomo było, że szybko się sprzeda. Tak jak mówię, niestety miałem wiele nieprzyjemnych przygód z OLX, stąd wszelkie obawy. Spoko, na pewno pan znajdzie. No chyba, że ten klient nie wpłaci, ale wątpię. Dobrze, proszę dać znać w razie czego. Zaczyna się to samo co z poprzednim. Bankomat nieczynny, wpłaci jutro rano. Dobra, bo już mam powyżej uszu tej sprzedaży. Jak jest pan zdecydowany, to zamykamy temat. Jak nie, to podziękuję. Ech, dobra. Musi być kiedyś ten pierwszy raz. Mogę się zgodzić na to 50 na 50, tylko ten dowód bym poprosił na koniec.
Spokojnie, też mi nie na rękę wysyłać, ale niech idzie w dobre ręce. Jest pani w stanie przekopiować numer konta bankowego? Będzie mi wygodniej przekleić na telefonie. Wysyłka po zaksięgowaniu kasy. Proszę zrobić ekspres, jak się uda, a jak nie, to proszę potwierdzenie przelewu. Dobrze, proszę dać mi paręnaście minut. Okej, chyba że blik. To będzie od razu. Mogę przyjąć na konto bezpośrednio. Zwykły przelew wyślę i potwierdzenie. Okej, spoko. Okej, czyli połowa plus 40 zł na przesyłkę. 690 zł, tak? Zgadza się. Dane się zgadzają? Tak. Data księgowania dzisiaj, czyli jednak poszedł ekspres? Nie mam teraz jak sprawdzić konta. Wysłałem eliksir, ale wychodzi na to, że poszło dzisiaj. Okej, super. Jutro spakuję na spokojnie i wysyłka w poniedziałek. Proszę o dane do wysyłki zostawić. Uciekam do pracy, bo mnie chyba zdegradują za to dzisiejsze pisanie. Dziękuję, jesteśmy w kontakcie. Dzięki śliczne, w kontakcie. Jeszcze taką anegdotkę zostawię na dobranoc. Umówiłem się na kupno hulajnogi z pewną panią 3 tygodnie temu na wysyłkę za pobraniem. Po 2 tygodniach przeciągania z jej strony napisała, że jednak się rozmyśliła i sprzedała hulajnogę jakiemuś znajomemu. Więc nie ukrywam, że ta oferta pani jest bardzo fajnym i miłym zwrotem akcji w poszukiwaniach. Zrobiłem przelew. 2 dni później konto usunięte. Poszedłem na policję, no i tam się w sumie dowiedziałem, że to kwestia szczęścia, jak to się potoczy. Oczywiście złożyłem też reklamację w banku dla zasady, żeby gdzieś to pokierowali. Cała sytuacja wyglądała na klasyczny przypadek oszustwa i jak zwykle w takich sytuacjach kontakt ze sprzedającym się urywa, przesyłka nie dociera, pieniądze przepadają. Postanowiliśmy jednak dopytać Kacpra, czy może jednak nastąpił jakiś nieoczekiwany zwrot całej sytuacji. Posłuchajcie. Hej, udało się odzyskać kasę, czy może hulajnoga jednak dotarła? Hej, bank zwrócił kasę. Widocznie postraszyli złodzieja i zadziałało. No to super. Dobrze, że blikiem nie zapłaciłeś. Długo to trwało? Po 2 tygodniach miałem przelew. Miałeś dużo szczęścia. A jak szybko od przelewu na konto oszusta zgłosiłeś to do banku i na policję? Na policję poszedłem po dniu. Do banku zadzwoniłem bodajże po 2. Podejrzewam, że oszust miał słupa, który umożliwiał mu wypłatę kasy blikiem. Dzięki temu, że słupem była konkretna osoba, która zapewne znalazła gdzieś ogłoszenie o pracę w stylu wystawianie ofert z własnego konta OLX, Allegro itp., to bankowi i policji łatwo było zadziałać. Co innego, gdyby konto bankowe było na menela lub bezdomnego i na bieżąco było czyszczone z kasy przez oszusta. Wtedy szanse na odzyskanie pieniędzy byłyby raczej marne. A zwrot kasy dostałeś od banku czy od jakiejś osoby prywatnej? Od banku. Mogę wam wysłać odpowiedź banku po zgłoszeniu reklamacji. Dzień dobry. Sprawdziliśmy, że przelew, który pan zgłosił, wykonaliśmy poprawnie. Nie odnotowaliśmy błędów lub awarii, które miałyby wpływ na przelew. Transakcję prawidłowo zapisaliśmy w naszym systemie, dlatego nie możemy jej zwrócić. Po tym, jak otrzymaliśmy pana zgłoszenie, wysłaliśmy do banku odbiorcy płatności prośbę o zwrot lub blokadę środków. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom uda się odzyskać środki. Dziękujemy, że zgłosił pan sprawę policji. Na wnioski policji lub prokuratury udostępniamy materiały dowodowe. Deklarujemy pełną współpracę z organami ścigania, które powinny ustalić sprawców ewentualnego przestępstwa i pomóc panu odzyskać środki. Jeżeli nie otrzyma pan zwrotu pieniędzy od odbiorcy przelewu, proszę, by pytania w ich sprawie kierował pan bezpośrednio do policji lub prokuratury w ramach zgłoszonego zawiadomienia. Zachęcamy, aby w wolnej chwili zapoznał się pan z kodeksem bezpieczeństwa. W kilku przystępnych wskazówkach opisaliśmy, jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej. Znajdzie pan w nim informacje również o tym, jak bezpiecznie robić zakupy w sieci. Może pan odwołać się od naszej decyzji w ciągu 30 dni od daty, kiedy otrzymał pan naszą wiadomość. Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie pan w załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi. Co ciekawe, oszust parę dni później wystawił identyczne ogłoszenie z identyczną ceną z innego konta. Pisałem z konta kolegi, wysłał nawet ten sam dowód zakupu, używał nawet tych samych formułek, że w wojsku pracuje. Witam, czy ogłoszenie aktualne? Witam, tak. Wszystko sprawne jest? Słyszałem, że w tym modelu bateria z czasem mniej trzyma. Wszystko jest sprawne, ona była używana sporadycznie. Dobrze. W takim razie można jakiś dowód zakupu prosić? Tak, dopiero wysyłałem innemu klientowi. Pisze sporo osób. Czyli duże zainteresowanie jest. Nie było mnie 2 dni i rano miałem 20 wiadomości. Kiedy wysyłka możliwa, jak dzisiaj zakup? To na prezent właśnie szukam i zależy na szybkiej. Jutro rano przed pracą mogę wysłać, więc w poniedziałek u pana. Dobrze. A tym blikiem można płacić? Tak, mogę przyjąć blik, tylko proszę dać mi chwilę. Tylko zdjęcie jakiegoś dokumentu bym prosił dla spokoju. To znaczy? Paragon wysłałem. Tożsamości jakiejś bym prosił. Proszę nie żartować, nie będę wysyłał swoich dokumentów, tym bardziej na OLX. Jeżeli się pan obawia, proszę zrobić zwykły przelew na moje dane. Jeżeli nie, to dziękuję. Pracuję w służbach mundurowych i trochę się już w życiu naoglądałem. Proszę o szybką decyzję, bo są inni chętni.
Jak widzicie, zawsze warto jak najszybciej zgłosić taki przypadek na policję i do banku, bo istnieje cień szansy na odzyskanie straconych pieniędzy. Pamiętajcie też o klasycznych zagrywkach oszusta, których w tym przypadku nie brakowało. Nigdy nie można zapłacić za pobraniem całej kwoty. Zawsze musi być przynajmniej jakaś zaliczka na konto, reszta przy odbiorze paczki, która nigdy nie dojedzie. Propozycja płatności blikiem. Gdyby Kacper skorzystał z tej opcji, to pieniądze nigdy by do niego nie wróciły. Oszust nie wystawi towaru na Allegro, ani nie włączy przesyłki OLX, która w dużym stopniu chroni nas przed oszustwem. Rzekomo możliwy jest odbiór osobisty, ale po wyrażeniu chęci skorzystania z takiej formy transakcji kontakt się urywa lub niefortunny zbieg okoliczności uniemożliwia tego i oszust proponuje wysyłkę po przedpłacie. Coraz częściej oszust wykonuje zawód zaufania publicznego jak strażak, żołnierz, policjant, sanitariusz i stara się to podkreślać w konwersacji. Bardzo rzadko zdarza się możliwość kontaktu telefonicznego. Jak sprzedający wysyła ci skan swojego dowodu osobistego, to masz pewność, że to oszust lub kompletny idiota. Wywieranie presji czasu. Wzbudzenie poczucia utraty niebywałej okazji, po czym nagle szczęśliwy zbieg okoliczności umożliwia nam jednak zakup, oczywiście na warunkach oszusta. Jak znacie jeszcze jakieś klasyczne zagrywki oszustów, to piszcie w komentarzach. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.